Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U Tomka Rumińskiego, kiedy teraz dzisiaj gościmy, możemy mu pogratulować, bo wyniki, o których nam ostatnio opowiadał na szczeblu ogólnopolskim, zostały już też zatwierdzone. Także przypomnijmy tylko, kolega Tomasz Rumiński z oddziału 0326 Toruń. Jakie znowu w tym sezonie osiągnięcia ma? Witam wszystkich hodowców. Znaczy no, dwa kategorii. Pierwszy przodownik polski i na młode drugi przodownik polski. Czyli czwarte i piąte miejsce. Tak, i co ciekawe, te gołębie, które tutaj mamy, teraz o nich będziemy za chwilę opowiadać, też jest rodzeństwo tych gołębi, które tak dobrze lotują u Tomka i zdobywają też... Rodzeństwo dzieci. Tak, zdobywają bardzo dobre konkursy. Ale tutaj jeszcze, jak jesteśmy przy oddziale 0326 Toruń, to jeszcze powiedzmy, bo tutaj też mamy kolegę z oddziału 0326, który też się zaznaczył w Mistrzostwie Polski. Powiedzmy, został mistrzem Polski w maratonie. Powiedzmy, jak się kolega nazywa. Wojski Janusz. I pogratulujemy mu przy okazji. Gratulacje. Podejrzewam, postaramy się też go odwiedzić. Jak się przygotuje, kiedyś tutaj odwiedzimy go, nagramy film, pokażemy, jak wygląda jego kategoria i w jakim kategorii, jeszcze raz przypomnijmy? W maratonie. W maratonie. Tutaj mamy, czyli mamy od tego krótkiego dystansu do dystansu, powiedzmy, tego dalekiego. No ale teraz mamy tutaj przy okazji, kiedy jesteśmy, będziemy rozmawiać o gołębiach, które Tomek przygotował na aukcję. Tych gołębi mamy 22 sztuki. Gołębie Tomka się cieszą bardzo dobrym zainteresowaniem. Koledzy je kupują chętnie, ale też, co ciekawe, właśnie ci, co go nabyli w latach poprzednich, są zadowoleni, bo tymi gołębiami i potomstwem po tych gołębiach też zdobywają dobre wyniki. Kolega Tomek przygotował tym razem troszeczkę, to są gołębie młode, ale też to są gołębie, co ważne, przelotowane w większości. 19 tak? sztuk jest z gołębika lotowego przelotowanych. Znaczy tam jeden był wycofany, bo się rozbił, a jedna była pomylona na spisie. I tutaj mamy też właśnie dwa gołębie chyba, co miały taki przypadek, powiedzmy, taki fizyczny, że uderzył się coś tego typu, ale... Zwracane wyniki. I teraz powiedzmy, bo dlaczego Tomek je sprzedaje, to jest bardzo ważne, bo Tomek, jak sobie zrobił tę analizę wyników, a Tomek jest w tym dobry, to stwierdził, że własne gołębie mu troszeczkę wyniki psują, no, tak? Że czy więcej własnych wyrównane stado dużo siada razem i psują same sobie wynik. No i powiedzmy, tutaj takie przykłady mi mówiłeś, kiedy robiliśmy zdjęcia, to powiedzmy, o co tu chodzi dokładnie? Znaczy no patrzyłem nawet na młode, jakbym w razie kładł tam na dwa loty z tych czterech, co były same typowane na lot, no to już bym nie był czwarty, nie piąty na młode, tylko drugi w Polsce. Nie? No. To tak. Dlatego Tomek po prostu się za późno odbiły te, co miały. Tak, dlatego Tomek postanowił teraz troszeczkę zrobić tak jakby z ilością tego stada lotowego, bo kiedy przypomnijmy, byliśmy na locie, to było 80 kilka czy 90 gołębi, tak? No, bo to młody, ja miałem 107, no to 103 sztuki zginęły na lotach, 104 zostały po lotach jeszcze tam. No ale ty już nie wszystkie wsadzałeś na każdy lot, bo nie, no bo już zacząłem analizować to, że jak włożę wszystkie, to będzie jeszcze gorzej i dlatego tak zmieszałem. Z starych po lotach było 70 parę, no tam część pokasowałem i ten, no to zostało tam 40 kilka, no i kosztowy tych młodych i to jest za dużo. No ale z drugiej strony, kiedy teraz mamy okres świąteczny, to dzięki temu, że Tomek postanowił zredukować troszeczkę to stado, to lotowe, bo tych młodych takich, co stricte porozpłodowych, to już tak nie ma, ale postanowił zredukować, mamy okres świąteczny, to będzie można kupić czy mąż żonie, czy żona mężowi, czy dzieci rodzicom, czy odwrotnie, coś w prezencie. No i zacznijmy może omawiać te gołębie, bo naprawdę są tutaj takie, tak jak zresztą ktoś obserwował filmy, które tutaj z Tomkiem nagrywamy, Tomek zawsze opowiada, jak je hoduje i ważne, co warto przypomnieć, że pomimo tego, że stado ma dość liczne, ale młode są tylko po tych najlepszych gołębiach. Po tych pewnych rodzin. I po jednym z para hoduje, wychowuje, przepraszam, po jednym. Po jednym młodym, tak. No i to zacznijmy wtedy, pokażmy może. Znaczy, bo ogólnie te gołębie, co tutaj są, to są mi, powiedzmy, z lepszymi wynikami i tam niektóre były tylko 3 razy kładzone, nie? To mają wtedy tam po 3 konkursy. Ale to wybierałem je pod tym kątem, że miałem na przykład 3-4 z jednej pary, to wydałem jednego. Nie? To w ten sposób, nie, że jakieś tam poszły gorsze czy coś. To Tomek nie poda jeszcze tego gołębia pierwszego, to powiemy, mamy przewagę samców nad samicami. Tak, więcej samczyków. Po 13 samczyków będzie gdzieś około 12-13, no, zobaczymy. Tak. No tu jest samczyk 46-43. Tak, i on jest duży taki, nie? No taki średni, nie jest aż taki może, ale zbudowany fajnie jest ułożony. Ostatnie lot kopierze. I on jest po bracie tej samicy, co miała złoty medal w Bukareszcie i po córce olimpijki teraz w Brukseli za kategorię. No i z tej pary też była trzecia roczna okręgu w tym roku. Ten samczyk też ma pierwszy konkurs na oddziale. To w rodowodach będzie wypisane. On bodajże ma chyba 4 na 4
Tutaj lodowody mamy przygotowane, my zeskanowane mamy je bez kart własności, ale oczywiście Tomek do każdego gołębia kartę własności posiada, ale pan dotknie. Powiem tylko o co chodzi, że bo tutaj tak jak stwierdziliśmy, bo kiedy kartę własności dopinamy do lodowodu, to ona często nam tutaj te opisy przesłania. Tomka jest akurat tak wypełniony, no tu w niektórych się zdarza, że mniej jest opisu, ale w większości są to obszernie wypełnione tak dokładnie. Także karta własności jest, ale ona nam po prostu nie będzie na lodowodzie zasłaniała tych wyników przy gołębiu, tych opisów po prostu. No, teraz mamy niebieskiego, samiczkę, tak? Samczyk, 4712. Też tu były, no, 3 sztuki leciały, jednego wybrałem też, drugi z gniazda też leciał. I to jest, to też ma bodajże 4x4. I on jest po samicy 823, która z 15 roku. I ona była w tamtym roku u mnie w drużynie w A kategorii, co byłem drugi w Polsce, wicemistrzem. I w tym roku też jest w drużynie, co jestem czwarty w Polsce, nie? Matka jego. No to też myślę, taki super gołąb będzie. Nie? I zbudowany, ułożony. No. Ale wszystkie są fajnie zbudowane. Tu mamy też, takiego gołębia, właśnie nie wiem, czy go tak od razu pokażę, co jak robiliśmy zdjęcie. On miał jakieś problemy, właśnie, że uderzył gdzieś, ale jest najlepszym lotnikiem oddziału, tak? Znaczy, nie. On był. Zaraz go pokażę. Pokażemy go może. Bo warto zwrócić uwagę na te dwa gołębie, które po prostu, żeby się koledzy, którzy dostaną, czy koleżanki tego gołębia, to żeby nie byli zdziwieni, że on może mieć jakieś tam problemy, czy lata. No, czy latać to będzie tylko woliarze. 3 lata, jest 4706 samczyk. Tak? Ja on już po lotach mi tu uderzył skrzydłem, tu krew mu leciała z tego. O, jeszcze tu jest trochę ślad na tym. No lata teraz, ale tak trochę to skrzydło później takie ma lekko opuści. No na lot się nie nadaje, taki wyczynowy typowy. Nie będzie typowo do rozpodu. Nie? A po czym to jest? On jest po samicy 7093. Ona w tym roku była najlepszą lotniczką oddziału. I z takiego fajnego łącznia. Z drugiej strony też z tamtego roku lotnik. I on ma super wynik. No super. Ma 6,05 koeficjent do kategorii F. Jest, ma pierwszy konkurs, 14, 15. Czyli to był pierwszy konkurs w oddziale? Tak. On po czterech lotach... Nie u ciebie, tylko w oddziale. Tak, na oddział. I on po czterech lotach był najlepszym lotnikiem. No oddział, ten ostatni trochę przewiany lot, no to on wrócił po południu dopiero. Nie? Ale tak super leciał, nie? I ja tak analizowałem to, no ma pierwszy, 14, 15. I jeszcze chyba 58, wtedy co miałem 58, to usiadło mi tam 50 sztuk w pół minuty, ale miałem 33 w oddziale, czyli też był w pierwszej grupie. A wtedy jak był 14 i 15, tylko moje gołębie go wyprzedziły. No to jeśli by się pierwszy odbijał, mógłby mieć 3 razy pierwszy konkurs. Nie? To jest takie właśnie tak tego, powiedzmy, dużej ilości tych gołębi, nie wyryzowanych. Może pokażę 47-14. Samczyk i on jest pełnym bratem samicy 463, która w tym roku jest najlepsza w drużynie. No i z dwóch lat ma 34 do kategorii A. Czyli no, ma troszkę lepszy wynik niż moja olimpijka w tamtym roku. Też myślę, że będzie wysoko w Polsce w A kategorii. No i matka jego i jej jednocześnie była też 2 lata z rzędu u mnie w drużynie, w tamtym roku i 2 lata temu. Mamy też jeszcze jakieś gołębie tutaj z tych twoich olimpijki, tutaj takie blisko, coś takiego? No czy się dzieci chyba... Po dzieci, wnuki bardziej raczej mamy, dużo, nie? Jest takie z tych rodzin rozchodowane. Tu też jest już tam wnuk z tych, on jest po samcu... Ten jaki ma numer? 4681. No też ma 5 konkursów, 5 na 5 chyba jest, nie wiem, 7 lotnikiem oddziału. No w rodowodach będzie pewnie te konkursy i te. No i z tej pary, no to już... Nie wiem, tam jak liczyłem, jeszcze chyba na młode nie spisałem, to dzieci zdobyły 12 konkursów w pierwszej trójce na oddział. Nie? No i ojciec jego to jest pełny brat olimpijki z tamtego roku z Brukseli. W tym roku też jego brat jest najlepszy, miał ma 4 coś do tej kategorii młodych. Nie? Tylko dużo się odbijał tam, powiedzmy, 2 razy się odbił 3, a później chyba nam 12. U ciebie na w oddziale? No u mnie w głębiku i w oddziale, bo to były tak grupy tam, zdarzało. Że były tam po 41, później mnie włożyłem to 28. Nie? I dużo z tej rodziny bardzo dużo leci. Przypomnijmy te gołębie, które Tomasz opowiada, olimpijka, te inne, te to są w większości to się wywodzą te najlepsze lotniki z rodziny tej Rolanda Fabera. Tak, te dwie pary co wyszły olimpijki to są bezpośrednio od jego. Tu jest po samicy 1141. A to jest numer gołębia? 4665. Jego brat w tym roku 4664 ma 2 razy drugi konkurs. Tego nawożyłem, później miałem go do rozpodu wycofać. Bo tak powiedzmy mi się wydawał dobre walory ma, ale trochę przedużo tego MBS i dlatego idzie też na aukcję. To jego brat z gniazda ma 2 razy drugi konkurs na oddział w tym roku jako młody. I ta matka 1141, ona jest pełną siostrą tej złotej medalistki z Rumunii. Ona też miała w 2015 roku, miała 17 w A kategorii, była też u mnie w drużynie.
Ale jeszcze lepsza okazała się w rozpodzie, bo jej syn w tamtym roku był 5. rocznym Polski, wnuczka 11. roczną w Polsce, inna była jeszcze samica najlepszą olimpijczką oddziału. Rok wcześniej jej 8507, córka też była na ogólnopolskiej, WAM miała 28. No i w tym roku też wyszedł, że dwa razy drugi konkurs, nie? Brat tego z gniazda. Czyli tak myślę, że przyszłościowo będzie duży pożytek z tej samicy. To jeszcze jest... Na razie pokazujemy samce. Tak, jeszcze samiczek nie było. Wszystkie samce. 46,88. Podobny też białolotek, nie nakrapiany taki. Tak, białolotek. On ogólnie też leciał fajnie, też miał 3x3 miał zostać, ale później troszkę też tak widziałem na jakimś poblocie, taki na skrzydło troszkę, nie? Niby mu to wyszło po czasie, ale to raczej wróci, nie? To jak już naderwanie, jak jest przemęczenie mięśnia, nie? Z jakiegoś lotu trochę taki wrócił. I matka jest bezpośrednią córką tej złotej medalistki z Rumunii, a ojciec to jest 317 od Fabera. I on jest ojcem takiego 85-14 sobie rozpodowca. On wydał tą 999, 11 roczną Polski. No i bardzo dobrze o snulewemikach po jego dzieciach poleciały, nie? Czyli wnuki do tamtego. Czyli półbrat tego samczyka jest sobie rozpodowcą. No i z drugiej strony to z olimpijki, czyli też fajnego nie powinno być. Może tutaj jakąś samiczkę pokażemy. One w większości są niebieskie. Tutaj chyba jest tylko jedna nakrapiana, co przyniosłeś, tak? Nie, dwie są. Tylko teraz zobaczyć nakrapiano. To jest ta nielotowana, późniejsza samiczka. Ta jest takim wielką jak po chłopcach. I to jest też córka tej 1141, co przed chwilą był ten samczyk. Nie? To jest z innego oddziału, bo te dwie najmłodsze już nie było obrączek. No właśnie, bo masz... 16340 ona jest. Na początek oddziału mamy chyba 210. 0210. Ale jeszcze mamy jeden oddział 321, taką drugą. Tak. I ta jest też po tej 1141, pełną siostrą tego samczyka. I tu jest druga jeszcze młodsza. Czy podobny wiek, ale to z tych młodszych, nie? Ta ma 321. 321, 71-62. I ona jest bezpośrednio po 5 i 7 rocznym Polski z tamtego roku w tej G kategorii. Nie? No to są dwie takie młodsze, co nie były te. Nie? Później mamy tu, że pokażę tego samczyka. 26-13. To jeszcze jest super zbudowany, tutaj szerokie bardzo plecy, chodzą w jedno pióro. Więc tam w budowie super, szybkie skrzydło, takie fajne. I on jest po synie tej olimpijki z Rumunii, tej złotej medalistki, nie? Czyli też wnuk do niej. Wystawa Rumunia, przypomnijmy. No. Wystawa europejska do MB. Tutaj jest... Mówię, są 22 gołębie na sprzedaż przygotowane. Zaprezentujemy no większość, no wszystkie no, to pewnie, nie będziemy prezentować. Zobaczmy, większość jest samców w każdym razie. Tak, to właśnie samiczek jest samice. Mniej. Na 22 to tutaj 9 czy 8, no zobaczymy po prostu. 46, 54 to jest nasz. Dobrze, sobie zobaczył właśnie. No to jest wnuczka tej olimpijki teraz w Brukseli za kategorii po jej synie. Ona młoda też miał drugi konkurs, potem go wycofałem roczny. A matka to jest pełna siostra tej 7 rocznej Polski. Nie? Po 732 i 734 od Fabera. I rozpłodowe się sprawdzały. I ona też ma no, na 5 wkładem, ma 4 konkursy, z tego ostatniego lotu tam przeleciała, później przyszła. I ma 5 na 5700, 17 na 4000, to już na oddział. Nie? Mhm. I też takie czołowe. Tu wybierałem właśnie z takich, co tam po kilka mi zostało z pary. Nie? Dlatego z tego takie są. Może tu jeszcze... Sam czy właśnie jest chyba 7 czy 9 lotnikiem. No oddział. Szukam. My się postaramy też zrobić zdjęcia rodziców, także my wystawimy gołębi, ale w trakcie pożegnamy odwiedzać te aukcje, gdyż będziemy mieli dodatkowo dorobione zdjęcia tych rodziców gołębi, także będzie co oglądać. Będziemy sobie mogli zobaczyć, czy poszedł w matkę, czy w ojca ten gołąb, no, czy ciastka można. Tutaj pokażę jeszcze 46-25. No też miał trochę przed sezonem problem ze skrzydłem. Mhm. Samczyk. Samczyk, tak. I go włożyłem na dwa ostatnie loty dopiero. Ale to jest po tej właśnie siostrze, widzę, 71-92. Tak, to jest po siostrze tej złotej medalistki i po bracie olimpijki z tamtego roku. I on ma na dwa wkładania, dwa konkursy z dwóch ostatnich lotów, z czego jest czwarty na 4000. Tylko też, no mówię, tam już kilka z tej pary jest. On tam miał trochę problem z tym skrzydłem. Ciekawe, czy później mu się do niej wróci w trakcie sezonu w jakichś przeciążeniach. Ale do rozpłodu, jeżeli ktoś no wiadomo, nie będzie ktoś lotował takim gołębiem, ale w rozpłodzie nie, ale... na pewno sobie będzie mógł takiego ptaka ktoś jeszcze wykorzystać. Tego już omawiałem, tego też. No tutaj zostało nam już... 46-32, tak patrzę bodajże. Mówiłeś już o nim? Nie, właśnie go szukam. Szukamy, zaraz tu znajdziemy. 46-32, tak?
A co to jest za gąb? Ja może go coś pokażę. Bo on jest bodajże, bo jeden był ten 81,7, a drugi chyba 9 lotnikiem na oddział. 36,32, tak? Tak. Tak. Zaraz, to możemy sobie z tym gąb. 6,32. Proszę bardzo, jest tutaj ten gołąbko. O, i on też jest 9 lotnikiem oddziału, też ma tam 33 konkurs. Ten dla odmiany jest matką córka 71,39, tam było 71,92 wcześniej, co omawialiśmy. Tak, a 39 to jest pełna siostra jej. Mm-hmm. I ta 92 była pierwsza w H i złoty medal w Rumunii, a ta jej siostra 39 była piąta w G, nie, wtedy. I one były jednocześnie dwie siostry, pierwsza i druga w średniu dystansowych w Polsce. Niebieski taki widzimy ptak. Niebieski, samczyk. No mówię, 46,32, on też ma 5x5. No te konkursy różne, które mają trochę dalsze, bliższe, zależy jak się głównie odbijały, bo jak przelatywały nawet tam po 40 naraz, nie? Niektóre też równo się dały, a po prostu za późno trochę wchodziły. Mhm. Widzieliśmy na locie, jak byliśmy u Tomka, stado duże przelatywało, to różnie jest, ale to, tak jak Tomek mówi, dużo tych gołębi w oddziale, z reguły to były pierwsze gołębie w oddziale. Redukując, Tomek może poprawić wymienik wbrew pozorom. Możliwe, tak na to liczę. No zobaczymy. To jest jeszcze troszkę podziobało, ale 46,20 to jest ta właśnie, co pomyliłem przy spisie. Ona też była kładzona, ale tam poza tym leciała. Ale jej... To znaczy jak pomyliłeś, że co? Jaki numer napisałeś? Znaczy chyba napisałem 47,20, przekręciłem coś już tam, nie wiem. W końcu jak potem chciałem, szukałem tipesa, patrzę, ja wcale nie wpisałem, wyszło, nie? Jak tipesowałem. I ona jest po siostrze tej olimpijki z Brukseli. I jest syn tej 71,39 właśnie, tej samicy, co też tutaj. Olimpijka z Brukseli, które miała miejsce w kategorii? A czy w Polsce trzecia? Trzecia, była. A tam miała, Maceda Buli była pierwsza, tam była czwarta, jego na Brukseli, a twoja 24. Czwarta, no tak. No tam ciężko, bo jak u nas no, mamy... No w kategorii A to jest ciężko. U nas mamy tam po 8-7 lotów w sezonie i trzeba wybrać z dwóch lat 10. Na zachodzie mają tam po tyle w jednym sezonie. Mm-hmm. Nie? I to... Jeszcze go wybrać. I tutaj jej samczyk jest w rodowodzie. Jeden brat był drugim chyba lotnikiem rocznym, a drugi ósmym w oddziale. Nie? Jeszcze samiczka jeszcze osiadała, jedna zginęła z tej pary. I też no, dużo z tego leci, ale one też ogólnie wszystkie fajnie zbudowane. To ostatni ułożone. Chyba tak. Tak, to ostatni, który omawiamy. Ja tylko powiem, że Tomek w tym roku też poczynił pewne zakupy. Tu kupował od hodowców tutaj różnych. Także w przyszłym roku, kiedy będziemy Tomasza odwiedzać, to na pewno będziemy mogli sobie zobaczyć, jak się sprawdzają te potomstwa po tych nowych nabytkach. A na gołębiach, na lotach oczywiście gołębi młodych. Ale na gołębiach starych będziemy mogli sobie, będziemy mogli sobie oglądać tak, jak się spisują po prostu i te gołębie rodzeństwo, te, które teraz tutaj mamy, jak również te wcześniejsze gołębie dorosłe. Także dziękujemy, do zobaczenia i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji gołębi Tomasza Rumińskiego i zwłaszcza polecamy to na prezenty na święta. Do zobaczenia, dobry lot.